Teraz powołujemy wnioski o włączenie dwóch członków zarządu. Musimy chwilę poczekać, tak? To jest tak, 379 przewodniczący zarządu. Jest jeden, podpis to jest nieraz, który masz podpisać ty. Przewodniczący zarządu to jest druk 380, a potem 380. 380 na dzień 23.2013. Przepraszam. 360, 381 i teraz przewodniczący zarządu. Wprowadzamy druki o włączenie projektu uchwały w sprawie wyboru członków zarządu i to jest, to możemy blokiem sobie wprowadzić. 379, 380 i 381. Wniosek o włączenie projektu w sprawie wyboru członków zarządu po uchwale sesji w dniu 23 kwietnia 2013 jest. Kto jest za wprowadzeniem tych wniosków? Proszę o podniesienie ręki. Dobra, 379, kto jest za? Dziękuję, kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Nie ma. Druk 378, to jest 380, przepraszam. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jest liczone, wszyscy głosują za. Panie Patrycie, prosimy tam tu. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Druk 381. 17 tak. 17, tak. O wprowadzenie druku 381. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. 17. I teraz głosujemy druk. Teraz spokojnie. Ale była, skąd jest sprecesyjna? Proszę tutaj. Komisja sprecesyjna ustalona, czyli stała w składzie przewodniczący Dominik Jaśkowiec, członkowie pani Patrycja Krogi, Piotr Moskała, oddajcie państwu kompetencje w celu wyboru członków. Nie można dać trzech kartek na raz. Trzy kartki można dać, tak. Nad słowem za, jeżeli opowiada się za wyborem, lub kratce nad słowem przeciw, opowiadając się przeciw wyborom. Głos uważa się za nieważny, jeżeli postawiono znak X na kratkach do głosowania jednocześnie w kratkach za i przeciw, lub postawiono więcej niż jeden znak X, który jest kratek. Głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru, jeżeli nie postawiono znaku z żadnej z kratek. To jest głos przyjmujący. Prosiłbym pana przewodniczącego o poddanie od głosowania tej propozycji. Poddaję pod głosowanie propozycję przewodniczącego komisji sprzedacyjnej, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Pani Patrycjo, dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Pan Łukasz głosował za. Tak. Dziękuję. Też jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. 17 za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Ale to jest
teraz macie resztę. Szanowny komisji jeszcze. Dziękuję. I komisji edukacyjnej po prostu. Tak, jeszcze pani radna. Jeszcze pani radna. Pan Maciej Kalenda został wybrany członkiem zarządu. Dziękuję.